Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze Szkoły Podstawowej nr 7, a gościmy u Pana Dyrektora tej placówki, Pana Mariusza Chorowskiego. Witam Pana, Panie Dyrektorze, bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam Panią Redaktor. Jak Pan przyjął informację o tym, że dzieciaki wracają do szkół? No pewnie jednym słowem to z radością, a rozwijając tę myśl, to myślę, że nareszcie. Oczekiwanie zarówno ze strony rodziców, dzieci, ale też i nauczycieli było ogromne. Myślę, że nie będzie przesadne stwierdzenie, że dużo bardziej zależało nam na tym powrocie niż to okazywaliśmy. Nie ulega też wątpliwości, że ta inwencja twórcza, która była związana z wdrożeniem, wprowadzeniem zdalnego nauczania, czy tych narzędzi, które mieliśmy do dyspozycji, powolutku się wyczerpuje. Myślę, że to jest też związane z kondycją zarówno dzieci, młodzieży, tej młodszej, starszej, jak również i z kondycją psychiczną, bo to jest w ostatnim czasie niezwykle istotna kwestia. No pewnie może dziwi, albo i niekoniecznie, ponieważ pojawiła się taka petycja, pod którą się podpisało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, uczniów, którzy nie chcą wracać do szkół, a jest to związane z obawami, że ten czas nauczyciele wykorzystają po prostu do tego, żeby odpytywać, nadrabiać zaległości. Trudno mi polemizować z takim podejściem. Myślę, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie i na tym bym, powiedzmy, tą kwestię skończył. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące potrzeb dzieci i wcale nie myślę tutaj tylko o kwestii dotyczącej zdobywania wiedzy, bo to jest jakby element dodatkowy, ale kwestia tych relacji społecznych, tej kondycji psychofizycznej dzieci, bo mówimy też o kwestiach dotyczących takiego zastoju rozumianego dosłownie, czyli spadku właśnie tej kondycji dzieci, młodzieży, ale co jest niezwykle istotne, to właśnie tych kwestii związanych ze znacznymi zaburzeniami w sferze właśnie nawiązywania kontaktów, tych kontaktów bezpośrednich. No to jest właściwie taki powód, który nakazywałby jak najszybsze, o ile będzie to możliwe, właśnie dążenie do tego, żeby te dzieci wróciły do normalnych warunków, do bycia z sobą, przebywania z sobą, do tego, żeby te właśnie relacje rówieśnicze mogły być realizowane na takim właściwym poziomie, czyli poziomie, no, można powiedzieć, face to face, twarzą w twarz. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Media, powiedzmy tam społecznościowe komunikatory, formy różnego rodzaju właśnie komunikowania się z sobą, inne niż takie właśnie bezpośrednie, no niosą, czy mają pewne takie obciążenie związane właśnie z tym, że nasza kondycja psychiczna jest różna. Sądzi Pan, że dzieciakom, młodzieży będzie łatwo odbudować te relacje między sobą po tak długiej przerwie, kiedy oni, tak jak Pan wspomniał, spotykali się tylko za pośrednictwem komunikatorów, komputera? Ja obserwowałem pierwsze dwa dni powrotu klas 1-3 do szkoły. Te dzieciaki w czasie, kiedy były na zewnątrz, bo rzeczywiście staraliśmy się, żeby ten czas przebywania na wolnym powietrzu, o ile tylko warunki atmosferyczne na to pozwalały, były jak największe, to te dzieci wręcz trzymały się za dłonie. Ta potrzeba takiego kontaktu, tego fizycznego nawet w czasie wykonywania jakichś tam ćwiczeń, jest olbrzymia. Kwestia, no nie wiem, możliwości obserwacji u drugiej osoby, uśmiechu, czy nawet tej mimiki twarzy, tych kwestii dotyczących, powiedzmy, nawet obserwacji drugiej osoby. No tego się nie da zastąpić. Żaden ekran, żadna kamerka, żadne, powiedzmy, inne formy przekazu, powiedzmy, przy pomocy właśnie komunikatorów, nie są w stanie tego, powiedzmy, ani zapewnić, ani nawet doprowadzić, czy spełniać na takim poziomie podstawowym. Jest to wymóg konieczny i co nie znaczy, że zawsze
zawsze, powiedzmy, odpowiedni, właściwy dla osób, które z tego korzystają. Nie mamy innego wyjścia. W momencie, kiedy te dzieci, a widzimy też przecież w czasie konsultacji młodzież, może się z sobą spotkać, to tak mówiąc językiem potocznym, uczniowskim, nie mogą się z sobą nagadać. Oni wiedzą, że nie mogą do szkoły przyjść wcześniej, więc nawet w okolicach szkoły spotykają się, żeby zamienić z sobą nawet kilka zdań, żeby się zobaczyć, żeby powiedzieć, jak dobrze wyglądasz, jak miło cię zobaczyć, jak miło z tobą usłyszeć twój głos rzeczywiście w realu. To są takie rzeczy, na które my zwracamy uwagę. Widać, że ta młodzież, te dzieci się po prostu uśmiechają. W kamerkach, w ekranie, w monitorze rzadko widać, żeby to było właśnie na zasadzie takiej spontanicznej reakcji. Będzie Pan może rekomendował swoim nauczycielom uczącym w szkole podstawowej nr 7, żeby może ten czas poświęcili właśnie na odbudowanie tych relacji, a niekoniecznie na nadrabianie zaległości, odpytywanie, robienie zaległych sprawdzianów? Wiele czasu spędziliśmy też i nie ukrywam, że było to też przedmiotem rozmowy na zebraniu Rady Pedagogicznej, niestety w formie zdalnej, bo takie mamy realia, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co jest najistotniejsze. Wiedzę, umiejętności, pewne wiadomości zawsze można nadrobić. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jeżeli nie zadbamy najpierw o kondycję psychiczną, tą psychoemocjonalną dzieci i młodzieży, to cała reszta będzie ułomna, będzie w pewien sposób, no, ta kondycja dzieci czy młodzieży wpływa bezpośrednio na to, w jaki sposób oni tą wiedzę, czy mogą ugruntować, zdobyć, czy utrwalić. I kolejność jest właśnie taka, najpierw kondycja psychofizyczna, a następnie kwestie związane z edukacją, wiedzą, ewentualnie utrwalaniem pewnych właśnie zasobów związanych z edukacją. Tylko że to tak naprawdę jest krótki czas, na który te dzieciaki wracają do szkoły. Jak na razie chyba nie ma żadnych informacji o tym, że ten rok szkolny zostanie wydłużony, więc to jest w zasadzie no, 2-3 tygodnie tej nauki stacjonarnej. Pani redaktor, każdy dzień jest ważny. To jest moje prywatne zdanie i chciałbym, żeby to właśnie w taki sposób zostało odebrane. Ja nie uważam, że na miejscu byłoby podejmowanie decyzji związanych z wydłużaniem roku szkolnego. Cieszmy się tym, co mamy, cieszmy się tą sytuacją, w której uczniowie, młodzież może do szkoły wrócić. Oni mają dużo większą zdolność adaptacji do nowych warunków, a jeżeli coś jest pozytywne, to tym bardziej to chłoną. Myślę, że jeżeli jesteśmy w terminie tuż przed egzaminami ósmoklasistów, gdzie widzimy tą mobilizację, tą koncentrację związaną właśnie z tym, żeby tym naszym już niedługo absolwentom pomóc w jak największym stopniu to będzie możliwe, czyli poprzez te konsultacje, o których tu mówiłem, czy poprzez właśnie ten tydzień, który nam tak naprawdę został do tego, żeby im jeszcze pewne rzeczy wskazać, pewne rzeczy rzeczywiście przypomnieć, ewentualnie umożliwić im jeszcze pewne takie korekty związane z właśnie tą kwestią napisania na miarę możliwości, oczekiwań też tych egzaminów, czy tego egzaminu, to wtedy robimy właśnie, skupiamy się właśnie na tym, żeby tej młodzieży pomóc, na ile to jest możliwe, ale proszę pamiętać o tym, że ta młodzież też ma określoną pojemność. Wytrzymałość właśnie, o której tutaj mówiłem, ta kondycja psychofizyczna jest istotna, a ona w ostatnim czasie podupadła i nie ma sensu zaprzeczać, że jest inaczej, bo człowiek jest istotą społeczną,
nie ma takiej możliwości, żeby się prawidłowo rozwijała w momencie, kiedy funkcjonuje sama, czy te relacje społeczne są ograniczone. Panie dyrektorze, szkoła jakoś musi się specjalnie przygotować, mówię o tej ze strony właśnie epidemicznej, do tego, że dzieciaki wracają do szkół, są jakieś szczególne wytyczne, które trzeba przestrzegać. Tak naprawdę to my żyjemy właściwie w takim stanie wyjątkowym od momentu, kiedy pandemia została ogłoszona i stwierdzona faktycznie jako istniejąca. Rygor sanitarny, ja wolę używać słowa reżim sanitarny, bo to faktycznie bardziej odpowiada temu stanowi faktycznemu. Jeżeli mamy pewne procedury, które korygujemy, powiedzmy, w związku z wprowadzeniem nowych wytycznych, czy to przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy przez Głównego Inspektora Sanitarnego, bo to są te instytucje, które cały czas monitorujemy. Oczywiście, muszę to powiedzieć, mamy dosyć dużą pomoc ze strony organu prowadzącego, który nas wspiera, i to jeżeli chodzi o środki tej takiej, powiedzmy, bezpośredniej ochrony, czyli maseczki, środki dezynfekujące, rękawice, bo na to zawsze możemy liczyć. To też w kwestii właśnie takiej informacyjnej. I dobrze, że właściwie stanowimy taki jeden front, bo proszę pamiętać o tym, że szkoła funkcjonuje cały czas. Czy uczniowie do szkoły, do budynku przychodzą, czy nie, to czy to w formie konsultacji, czy w formie realizacji zajęć szczególnych, tak to nazwę. To są zajęcia, które nie mogą być prowadzone w formie zdalnej, a my takowe mamy też. No to w tym momencie szkoła, jeżeli mogę powiedzieć na podstawie, powiedzmy, naszej szkoły, mamy kilkadziesiąt miejsc, gdzie, powiedzmy, ta dezynfekcja może być prowadzona na bieżąco, i nie mówię tutaj tylko o kwestiach, powiedzmy, tego aneksu sanitarnego, ale wyjścia, mamy te środki, powiedzmy, podzielone na środki, które są przeznaczone dla osób młodszych, żeby nie uczulały, żeby po prostu była możliwość zapewnienia jak największego komfortu, również tego komfortu zdrowotnego dla dzieci. Już nie mówię o tym, że właściwie skupiliśmy się na tym, żeby, powiedzmy, w aneksach sanitarnych były te mydła antyseptyczne, które dodatkowo mają jeszcze działanie właśnie takie, no, zmywające te środki dezynfekujące, które u niektórych osób mogą prowadzić do czynów tam, do odczynów alergicznych, uczuleniowych. Wydaje mi się, że na miarę możliwości i w kwestii, powiedzmy, świadomości personelu, obsługi, jak również i pracowników, jesteśmy przygotowani. Nie ulega wątpliwości, że to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniego stanu higieny i czystości w szkole. My szkołę dezynfekujemy 3 razy na dobę. Przed rozpoczęciem zajęć mamy przerwę cyklicznie, w których wszystkie sale i pomieszczenia są dezynfekowane, i na zakończenie zajęć jest pełna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, włącznie z powierzchniami płaskimi. No ale tak trzeba. Panie dyrektorze, a świetlice szkolne, stołówka będą działać normalnie? Tak naprawdę świetlica działała, funkcjonowała przez cały czas. Mieliśmy takie sytuacje i mieliśmy takie przypadki, w których przyjmowaliśmy dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia albo służbach porządkowych, bo to było rzeczywiście, taki był wymóg prawny, ale chcieliśmy też pomóc tym rodzinom, tym osobom, które, no, pracują na rzecz utrzymania odpowiedniego stanu epidemicznego, czy tam odpowiedniego stanu zdrowotnego również na terenie naszego miasta, jak również w kwestiach dotyczących pomocy tym osobom, które realizowały zdalne nauczanie na terenie szkoły, bo proszę pamiętać o tym, że sytuacja, w której się znajdujemy, wymusiła
bardzo różne zachowania, jeżeli chodzi o dostosowanie czy umożliwienie uczniom korzystania właśnie ze zdalnego nauczania. Mieliśmy kilka takich osób, które nie spełniały wymogów technicznych, jeżeli chodzi o kwestię realizacji zdalnego nauczania, i te osoby musiały mieć zapewnioną opiekę. To jeżeli chodzi o świetlicę, natomiast jeżeli chodzi o stołówkę, w reżimie sanitarnym niestety to wymaga jakby dodatkowych rozwiązań takich organizacyjnych, ale normalnie mogliśmy przyjmować około 80, jednorazowo na jadalni mieściło się, czy w jadalni mieściło się około 80 stanowisk do spożywania posiłku. W tym momencie jest niespełna 25 rotacyjnie. To wszystko jest do ogarnięcia, organizacyjnie do przygotowania, ale związane jest również ze świadomością uczniów. Oni muszą być wdrożeni do tego, do tych zasad, które u nas w szkole obowiązują już od jakiegoś czasu. Czyli co, panie dyrektorze, no to czekamy na uczniów. Już te najmłodsze dzieciaki w szkole są, natomiast już no, za kilkanaście dni no, ta szkoła w końcu będzie przypominała tą szkołę, którą pamiętamy jeszcze sprzed czasów pandemii. Przynajmniej, chociaż trochę, bo pomijam te wszystkie kwestie epidemiczne, tego reżimu sanitarnego itd., itd. Czekamy. Ja myślę, że nie będzie z mojej strony żadnym nadużyciem, jeżeli powiem, że jest to zdanie zdecydowanej większości nauczycieli. Oni już po prostu tęsknią za klasą, za tym gwarem, ale również za tą możliwością spotkania się na tej płaszczyźnie bezpośredniej z uczniami. To jest inny rodzaj nauczania, wychowania też, bo w ten sposób na to patrzymy, jak również i kwestii no, budowania tych relacji również na poziomie nauczyciela, ucznia, czy nauczyciela, ucznia i rodzica. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mariusz Chorowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję bardzo.